Po 5 biegach 17 do 13, za chwilę wyścig 7. W 6 porażka Gorzowian 2 do 4, zwyciężył Mirosław Kowalik przed Stenką. 3 był Krzyżaniak, 4 Bajerski, wyścig 7 Chrzanowski, Nizioł, Kościecha, Cegielski. Oczywiście wyścig młodzieżowców. W kasku żółtym na pierwszej pozycji Robert Kościecha. Znakomity start na razie tego żużlowca. W swoim pierwszym starcie zwyciężył. Zapowiada się na drugie zwycięstwo młodzieżowca Apatora Toru. Walczy o drugą pozycję. Chrzanowski jest teraz drugi, trzeci Nizioł, a nieoczekiwanie Cegielski zamyka stawkę. No nie robi się dobrze. 19-17 po 7, po 6 wyścigach dla Pergo Gorzów. No i teraz, jeżeli tak zakończył się ten wyścig, to Runianie po raz pierwszy obejmą prowadzenie w tym meczu 22 do 20. Niestety tak się stało. Jeszcze Cegielski na ostatnim okrążeniu zdefektował, nie dojechał w ogóle do mety. Zwycięstwo Kościechy przed Chrzanowskim, przeciw Nizioł 5-1 i 22 do 20 po 7 biegach dla Apatora Toruń. Chrzanowski, 4 Stenka, zwycięstwo 4 do 2 Apatora, no i 26 do 22. A teraz wyścig 9, Bajerski, Jaguś, Pali, Paluch i Mirosław Kowalik. Znakomity start Gorzowian. Podwójnie prowadzą Bajerski, Paluch nad Jagusiem i Mirosławem Kowalikiem. Ale teraz wyprzedził Kowalik Palucha, jest na drugiej pozycji. Z 5 do 1, zrobiło się 4 do 2, teraz niebezpiecznie zaatakował Jaguś. Przez moment jechali ramię w ramię z Piotrem Paluchem. Niezagrożony Bajerski. Drugie miejsce Kowalik, trzeci Paluch, zamyka stawkę Wiesław Jaguś. Na razie 4 do 2, ostatnie okrążenie 9 wyścigu. Przypomnę, 4 punkty przewagi Apatora Toruń po 8 wyścigach. Czyli zapowiadało się na rewanż Torunian w meczu pierwszej rundy, kiedy to przegrali różnicą 9 punktów. Zwycięstwo Bajerskiego w wyścigu 9 przed Kowalikiem, Paluchem i Jagusiem, ale w dalszym ciągu Apator prowadzi 28 do 26. Wyścig 10, w kasku czerwonym widzimy teraz Waldemara Walczaka. Sullivan, Cegielski, Chrzanowski, Walczak. Ponownie Sullivan najszybszy, ale zanim jedzie Cegielski, będzie próbował po zewnętrznej go minąć. Na trzecim miejscu Walczak. Sullivan na razie po dwóch startach 5 punktów. Cegielski słabiutko, tylko 2 punkty. Tym jeden defekt. Tu widzimy rywalizację Walczaka z Chrzanowskim. Cegielski blisko Sullivana. Teraz może się uda. Błąd chyba Sullivana. Trochę się zakopał i skorzystał z tego młodzieżowiec z Pergo Gorzów, Krzysztof Cegielski. Jest pierwszy. Wielka radość na stadionie imienia Edwarda Jancarza. Cegielski przed Australijczykiem. Na trzecim miejscu jedzie Walczak, Chrzanowski. Ostatni. No i 4 do 2. Zwycięstwo Gorzowian w wyścigu 10. Po 10 wyścigach remis 30 do 30. Zespół Apatora w dotychczasowych spotkaniach odniósł 5 zwycięstw. 7 porażek w ostatniej kolejce. Zwycięstwo z Unią Leszną 54 do 36. Bieg 11,
Koście, Harry, Carson, Jagór i Nizio. Tym razem Richardson pokazuje klasę, jest na pierwszym miejscu, ale po zewnętrznej na drugą pozycję minął Wiesław Jaguś, który do tej pory zaliczał same zera. Niestety Nizio jest czwarty, przed nim Kościecha. Richardson zawieszony do mety po kolejne zwycięstwo. Szkoda tej porażki z Sullivanem w trzecim wyścigu. Ostatnie okrążenie. Paweł Nizio w dalszym ciągu jest na czwartej pozycji, ale sędzia pokazywał wykluczenie Roberta Kościechy. Tam na początku było kopnięcie ze strony tego zawodnika. Robert Kościecha w ogóle nie zauważył tego wykluczenia i w ten sposób Paweł Nizio zakończy ten wyścig na trzecim miejscu. To będzie jeden punkt. No i 4 do 2. 34-32 po 11 wyścigach. W 12 Cegielski, Kościecha, Bajerski, Sullivan już wystartowali. Walka o pierwsze miejsce pomiędzy Cegielskim i Kościechą, ale teraz po zewnętrznej próbuje wyjść na drugą pozycję Tomasz Bajerski i ta sprawa udała mu się. Gorzowianie prowadzą podwójnie 5-1, trzeci Kościecha. Na czwartym miejscu jedzie nieoczekiwanie Australijczyk Sullivan. po 11 wyścigach i dobrze byłoby, gdyby Gorzowianie zakończyli ten 12 wyścig podwójnym zwycięstwem. Wtedy zbliżają się coraz bardziej do końcowego zwycięstwa w tej 13 kolejce. Przypomnę, jeszcze jeden mecz zaległy czeka na Pergogorzów, dokładnie 2 sierpnia w Ostrowie z Iskrą. Aplauz na stadionie. Zwycięstwo Cegielskiego przed Bajerskim, Kościechą i Sullivanem. 5-1 po 12 wyścigach, 39-33. Wyścig 13. Piotr Paluch, tor pierwszy, kask niebieski. Mirosław Kowalik w kasku białym na torze drugim. Richardson, tor trzeci w kasku czerwonym. I Jacek Krzyżaniak przy bandzie. Nowy start Kowalika, on jest na razie pierwszy, tuż za nim w kasku czerwonym Richardson. No i teraz jego szybka maszyna powoduje, że przez moment był przed Kowalikiem. Teraz już wszystko się wyjaśniło. Szwed na pierwszej pozycji, za nim Kowalik, na trzecim miejscu w kasku żółtym Krzyżaniak. Czwarte miejsce Piotr Pal. Dzisiaj szczególnie jeździ, po 3 startach 4 punkty. Richardson, gdyby nie ta porażka z Sullivanem, nie straciłby żadnego punktu. Mirosław Kowalik, 6 punktów po 3 startach. Natomiast Jacek Krzyżaniak, 7, również oczywiście po 3 startach. Pewne prowadzenie Richardsona przed Kowalikiem, trzecie miejsce Krzyżania bez punktu.